Cześć kochani, dzisiaj mamy niedzielę, 12 chyba maja, a ja się właśnie wybieram na targi w Poznaniu, na Influencer Live Poznań. Wczoraj też już byłam i było naprawdę bardzo fajnie, były burgery od Lidla, a na obiadek wega, był w ogóle osobny food truck wega, także naprawdę ja propsuję Lidla, uwielbiam. A osobny było tam dla mięsożerców. No i dzisiaj właśnie też idę się przejść na jakieś kilka prelekcji wieczorem. Wybieram się z rodzicami dzisiaj kolację, jeszcze nie wiem, czy idziemy gdzieś bardziej na słodko, na przykład do manekina, czy bardziej na pizzę jakąś, ale gdzieś na pewno się przejdziemy, bo właśnie generalnie cały tydzień się z nimi nie widziałam. Się mijaliśmy cały czas, także sobie chociaż w niedzielę wieczorem spędzimy razem trochę czasu. O, tutaj mam swoją wejścióweczkę. Wczoraj wieczorem jeszcze byliśmy na afterze, ale nie byliśmy za długo, jakoś tak... Nie wiem, no nie do końca nam się jakby podobało. Wczoraj byłam w sumie na takich dwóch prelekcjach. Wczoraj byłam na Stewarcie właśnie, jak budować wizerunek influencera. A potem byłam jeszcze na Nadi z Bex, tam z Maśnym, z Abstra. I oni mówili o wyszukiwaniu nowych nisz na YouTubie. Aha, i potem jeszcze byłam jak tworzyć jakościowe kampanie reklamowe na YouTubie, gdzie były Szparagi, Stankiewicz, także generalnie fajnie. Dzisiaj chyba pójdę na mniej prelekcji, bo chcę prędzej wrócić do domu, na pewno idę teraz na gąciarza, potem idę na Grow Hacking, na Influencer Marketing, także na kilka takich szkoleń jakby też się przejdę, no, także zabieram was tam. Nie wiem, czy tam będę jakoś dużo wam pokazywać, ale coś na pewno. Przypomniało mi się, że przed majówką przyszedł do mnie strój na siłkę z marki Stronger i chcę wam go pokazać, dlatego że jest naprawdę fajny, elastyczny, super leży. Bardzo mi się podoba ten stanik też sportowy, te plecy wycięte. Ja mam akurat wzór Hakuna i powiem wam szczerze, że jak przeglądałam na stronie, to średnio mi się ten wzór podobał, bo wydawał mi się taki pstrokaty, lecz jak już przymierzyłam na sobie, to mi się bardzo podoba, jest ekstra. Także bardzo wam polecam i dodatkowo na stronie Stronger macie minus 20% na hasło NIKO20, także tutaj wam też napiszę, w opisie zostawię link do tej stronki i zachęcam was do zapoznania się z asortymentem, bo lato coraz bliżej, czas iść na siłkę. A naprawdę mają dużo wzorów, bo mają i jakieś kolorowe, i klasyczne, jednokolorowe, także naprawdę asortyment jest fajny. To słuchajcie, jest tak beznadziejna pogoda dzisiaj. Pada, leje wręcz, także no pogoda nie dopisuje. Zresztą widać po ilości parasoli na hali. No, masz ograniczone środki wpływu na to i częściowo jesteś takim samym szczurem w klatce jak wszyscy inni. A padło słowo klucz, autentyczny. Julia, co robisz? To przymierzam. Komu co może tak? Wróciłam do domku z influencer, moje włosy dzisiaj zdecydowanie ze mną nie współpracują. Widzicie, mam jakiegoś taki kosmyk, który ani w prawo, ani w lewo, nie wiem co. No, czekam na rodziców i jedziemy, głównie na mamę, która się ogarnia i się ogarnąć się może, prawda? I jedziemy na obiadek, chyba do manekina, jak zwykle. Mama jest fanką. Mówię, że jesteś fanką manekina i że jak zwykle musimy do manekina jechać. No, mnie tak nauczyłaś. Tak, moja wina. No, także pojedziemy sobie, ale ja dzisiaj mam bardziej ochotę na coś wytrawnego niż na coś słodkiego, także wezmę sobie, myślę, makaron. Tak, miłość do kuchni włoskiej przemawia nawet w naleźnikarni. 40 minut w kolejce, ale sobie rosół chociaż zamówiliśmy, więc się ogrzejemy trochę, a później drugie danie. Mówiła moja miłość do makaronu, przemawia nawet w naleźnikarni. Pajatelle mam z orzeszkami pini, z suszonymi pomidorami, z pesto i z rukolą. Dasz pionę cioci? Paula? A dasz pionę? Uuu!
nas. Wróciłam do domku i w sumie odzywam się po to, żeby się z wami pożegnać, dlatego że w sumie jeszcze jest młoda godzina, bo dopiero 20:30. Natomiast pierwszy raz od nie pamiętam jakiego czasu jestem w domu o tej godzinie. I mam jakby luz. W tym sensie, że za chwilę usiądę do laptopa, wypiję herbatkę, bo właśnie sobie wstawiałam wodę i będę montować ten filmik, żeby w tygodniu go dodać. Bo rzadkością jest to, żebym o tej godzinie była w domu, bo z reguły jestem gdzieś poza domem. I jest to dziwne uczucie, być o tej godzinie w domu. Naprawdę. Byliśmy właśnie też jeszcze u siostry. Też sobie chwilę posiedzieliśmy i tak fajnie niedzielę spędziliśmy, także trochę inna niedziela, bo w przyszłym tygodniu niedzielę jestem w pracy, a w tym weekend miałam wolne ze względu na ten influencer live Poznań. Także, a że wyszłam trochę prędzej dzisiaj z tego wydarzenia, no to spędziłam trochę czasu z rodziną, bo dzisiaj niestety nie było jedzonka i byliśmy wszyscy głodni, dlatego prędzej wyszliśmy. Szkolenia były fajne, ale głód jednak przemówił. Ja w ogóle widzę, że mi jakieś tutaj sywki powychodziły, z czego jestem bardzo zła, dlatego że w ostatnim czasie miałam już taką ładną cerę i chciałam wam o tym powiedzieć, bo ostatnio czytałam, żeby brać witaminę A i ona wpływa między innymi na ładną cerę i naprawdę, słuchajcie, teraz mam taką brzydką cerę przez dni kobiece, więc wiemy zawsze, jak to się kończy. Natomiast naprawdę zaczęłam brać tą witaminę i moja cera się znacznie poprawiła, także polecam wam, bo zdecydowanie jest ładniejsza. Właśnie tak. Śpiąca w sumie nie jestem, bo dzisiaj pierwszy raz już od dawna spałam więcej niż 6,5 godziny, bo dzisiaj spałam 8 godzin, więc naprawdę jak wstałam, to byłam w szoku. Ale to jest fajne właściwie, że tak wcześnie wstaję dzień w dzień jakby, nawet jak mam luźniejszy dzień, to i tak wstaję wcześniej, dlatego że idę wtedy na przykład na siłownię, żeby nie rozregulować się znowu, bo tak to na przykład było tak, że musiałam w jakiś dzień wstać o 6 na uczelnię, a potem miałam dzień wolny i wstawałam o 9. I ciężko mi, wiecie, było się jakby, że łatwiej mi się teraz wstaje na te ranne godziny, bo i tak nie śpię dłużej niż do 8 w wolne dni. Także generalnie całkiem spoko. Tylko gorzej z tym, że ja chodzę też późno spać, bo raczej ja nie chodzę przed 12, z reguły chodzę około 1, więc śpię po 6 godzin, 5-6, czasem 7 w porywach. No, także muszę troszeczkę zwiększyć ilość mojego snu. Ale idzie lato i jest super, mamy więcej energii, więcej słoneczka jest. Tak, zwłaszcza w tym tygodniu, jak patrzyłam na pogodę, ma cały tydzień padać. Cały, naprawdę cały. Mamy dzisiaj sobotę, a do przyszłego wtorku ma lać i mają być burze, także ekstra. Nienawidzę deszczu, naprawdę. Okej, okay, koniec gadania. Idę zalać herbatkę. Właśnie nie wiem, czy zrobić sobie jakąś kolację, czy nie. I biorę się za montowanie tego filmiku, także tak. Właśnie tak. Bo w sumie jestem jeszcze najedzona tym obiadem. Ale jakąś kanapkę jedną może bym zjadła. O, chciałam wam jeszcze powiedzieć o tym, że na majówkę byłam w Trójmieście, w sensie w drugiej połowie majówki, bo w pierwszym pracowałam, a w drugiej pojechaliśmy do Trójmiasta. Bardzo fajnie, że mi poleciliście, bo was się zapytałam na Instagramie, czy coś polecacie i poleciliście mi Klif Orłowski. Byliśmy i było naprawdę super. Piękne widoki na Instagramie, możecie zobaczyć kilka zdjęć. Jeszcze nie wszystkie dodałam stamtąd, ale naprawdę widoki były rewelacyjne, super się spacerowało. Dużo chodziliśmy, tego dnia zrobiliśmy ponad 20 km, chyba z 23, coś na stylu, to nie jest może mega jakoś dużo, ale jak na taki wypad to jest. Tym bardziej, że nie mieliśmy w planach aż tyle chodzić, ale było tam tak pięknie i tak fajnie się chodziło, że no nie wiemy, kiedy te kilometry robiliśmy. Także udanego tygodnia i do kolejnego filmiku. Pa!